pierwszej konferencji prasowej poświęconej zbliżającym się wyborom do Parlamentu Europejskiego. Wraz ze mną jest nasz kandydat, lider listy podlaskiej, pan prezydent Tadeusz Arłukowicz i pani minister Barbara Kudrycka, o której, jak wszyscy na Podlasiu wiemy, sprawowała ten mandat jako pierwszy parlamentarzysta europejski z naszego regionu. Kandydatura pana Tadeusza Arłukowicza jest wyjątkowo dobrą kandydaturą do Parlamentu Europejskiego. Wiem, jakie potrzebne są kompetencje tam i wiem, że wszystkie kompetencje potrzebne do sprawowania tego mandatu pan Tadeusz Arłukowicz posiada. Jest bardzo kompetentnie przygotowany do pełnienia tej funkcji, decyzyjny, znakomicie zna języki i jestem przekonana, że pan Tadeusz Arłukowicz będzie przede wszystkim najlepszym reprezentantem naszego regionu w Parlamencie Europejskim. Uważam, że Podlasie, jeśli nie zagłosuje na Tadeusza Arłukowicza, może stracić szansę na własnego kandydata w Parlamencie. Niewątpliwie przede mną bardzo poważne zadanie. Chcę tylko wszystkim przypomnieć, że jestem osobą, która całe swoje życie zawodowe, a służbę publiczną w szczególności, poświęciłem dla pracy dla regionu podlaskiego. Rozpoczynałem swoją pracę w służbie publicznej w Łomży, z tym miastem jestem silnie związany. Kontynuuję ją w Białymstoku, staram się to robić w sposób rzetelny, staram się to robić w sposób kompetentny, staram się służyć ludziom i wykonywać swoje zadania w sposób najlepszy z możliwych. Dlatego uważam, że powinniśmy wszyscy razem, powinniśmy się skupić na tym, żebyśmy my, tu mieszkańcy zarówno Białegostoku, jak i wszystkich innych miejscowości Podlasia, uczynili naprawdę duży wysiłek, aby mieć swojego przedstawiciela w Parlamencie Europejskim. Jestem do tego przygotowany, jestem osobą, która przede wszystkim w sposób szczególny traktuje obowiązek służby publicznej jako coś niezwykle istotnego, niezwykle ważnego. Wiem o tym, że praca w Parlamencie Europejskim, praca eurodeputowanego jest pracą trudną, wymagającą wielu kompetencji, wymagającą wielu dużej wiedzy. Jestem na to przygotowany. Jestem przygotowany tym bardziej, że mam wspaniałe wzorce, które będę mógł czerpać od pani profesor, obecnie pani minister. Dla mnie jest to kierunek, w którym powinienem podążać i wspólnie z panią profesor pracujemy nad tym już od wielu tygodni. Dlatego też jeszcze raz podkreślam, że nie wolno stracić tej szansy. Nie wolno stracić tej szansy, bo jeżeli będziemy musieli ubiegać się i zabiegać o wsparcie u posłów eurodeputowanych, którzy nie są związani z naszym regionem, na pewno nie uzyskamy takiej możliwości wpływania na losy i na rozwój, przyszły rozwój województwa podlaskiego i całego regionu północno-wschodniego. Musimy mieć tę świadomość, że w Unii Europejskiej w tej chwili jest bardzo duża potrzeba obecności przedstawicieli, szczególnie z tych regionów, szczególnie z tych obszarów, które potrzebują silnego wsparcia. Takim regionem jest oczywiście region podlaski. Pani profesor Barbara Kudrycka zgodziła się przewodniczyć komitetowi honorowemu, który będzie popierał moją kandydaturę w wyborach do Europarlamentu, za co pani profesor serdecznie dziękuję i naprawdę jest dla mnie olbrzymie wyróżnienie. Postaram się o ciężką pracę, wielkim zaangażowaniem.